Lamy z Panamy mówią witamy, 17 kwietnia jest kolejnym dniem, o którym zamierzam Wam króciutko opowiedzieć. No i tak, 17 kwietnia 1492 roku Krzysztof Kolumb podpisał umowę z monarchami kastylijskimi Izabelą I i Ferdynandem II, na mocy której miał zostać dziedzicznym admirałem nowo odkrytych lądów i namiestnikiem władców tamże, no w tamtym miejscu, tam gdzie został tym admirałem. 17 kwietnia 1961 roku w Zatoce Świni rozpoczęła się nieudana inwazja uzbrojonych i wspieranych przez CIA sił uchodźców kubańskich. Niemalże wtedy doszło do III wojny światowej, do konfliktu nuklearnego. Sytuacja była bardzo paskudna i bardzo napięta. 17 kwietnia 1964 roku Amerykanka Jerry Mock została pierwszą kobietą, która samotnie obleciała świat. No i 17 kwietnia 2014 roku NASA ogłosiła odkrycie planety pozasłonecznej Kepler-186f, pierwszej wielkości Ziemi znajdującej się w ekosferze. Tutaj to jest bardziej skomplikowane. W każdym razie chodzi tutaj o to, że Kepler-186 jest tak zwaną egzoplanetą, czyli znajduje się w grupie ciał niebieskich planet orbitujących dookoła swojego Słońca w takiej odległości, w której teoretycznie według naukowców mogłoby powstać życie.